dzisiaj rzutem na taśmę. Kolejna gieta, czyli CM011. Pudełku mamy naszą gietę, prostą ładowarkę sieciową, prostą baterię dzieloną typu Special Forces, klasyczna paczka niewiadomych kulek, hajka po pojemności 470 kulek. Mamy wyciąg. Tu słuchadło zamka jest plastikowe, za to jak widzimy Chińczycy zrobili na plastiku z było fajne spawy. Generalnie, mimo że plastik, to wygląda jakbyśmy tutaj mieli pijanego Chińczyka na spawarce. Mamy tutaj pokrętło do chopka. Musimy sobie trzymać odciągniętą. Mamy tutaj, jak w każdej giecie, krótka szyna IS do chwytu, latarki bądź lasera. Miejsce z obu stron na przykręcenie sobie bocznych szyn IS. Oczywiście długa szyna na górze karabinu do przyczepienia sobie kolimatorów, lunet, noktowizorów. Mamy tutaj klasyczną, jak widzicie, zamkniętą muszkę, przezielnikową szczelinkę, regulowaną zarówno tak, mamy i pion, i poziom regulację. Selektor ognia, oczywiście nadal dwustronny. Aby złożyć kolbę, należy nacisnąć ten przycisk i składamy kolbę. W tym momencie mamy idealny, krótki karabinek do C-Kuba. Mamy tutaj z dwóch stron chwyty na to zawieszczenie. Gniazdo magazynka. Standardowy mamy tutaj hajka pojemności 470 kulek. Możemy sobie tutaj zmienić gniazdo magazynka łatwo na gniazdo magazynka M4. I możemy używać magazynków do M4. Strzelamy krótkimi seriami. I pół kilograma. Idealnie.